Widzicie, nawet monetę to mam kopniętą już praktycznie. Bo wiem, że jest tam. No i witajcie, moi mili, słuchajcie, miała być woda, wyszło co innego, po prostu jest tak gorąco, ludzie nad wodą są od rana, ja im nie chcę się tam mieszać, się kurczę między nimi, a że mam taki dostęp ograniczony do miejsc, można powiedzieć, bo u mnie nie ma tak, jak widzę u innych, takich plaż, kurczę, fajnych, że miejskich, takich publicznych, że tak powiem. Także wracam na łąki wujka, żeby mu dalej zbierać złom. I zbieram złom. Słuchajcie, tam mam już coś. A przy okazji trafiła się w dołku plomba. Taka nawet coś tam widać na niej. Także będzie zdjęcie na pewno widoczne. W takim małym dołku. A po zrobieniu zdjęcia powrotem. Może nie do tego, ale gdzieś indziej to rzucę, żeby ktoś sobie mógł kiedyś wykopać. Także do następnego. Chciałoby się powiedzieć, że to jest sygnał na monetę. O. Ale na co to jest sygnał, to zaraz zobaczymy. Jest troszeczkę głębiej. Bardzo twarda ziemia. Żeby tym pinpointerem to wykopać. Czekajcie chwilę. Jestem. Ale tylko po to, żeby wam pokazać tego polmosa. O, taki. To już chyba nie zabytek. Chociaż... Zaczyna się ciepło robić. O, słuchajcie, ja tu po to jestem. Żeby się takich śmieci pozbyć z pola. Bo to idzie pod kosiarkę i no niezłą szkodę może zrobić na pewno. Z kawałek, kurczę, metalu, który już gdzieś przyrąbany został, widzę. O, i to leży na wierzchu. No po prostu zbieram to, no i tyle, no. Do mojego woreczka. I tyle, lecimy. Patrzcie, jaki stary polmos z 1872 roku. A jakie jeszcze kolory zachował. A jest dołek. A muszę aż przykucnąć. Bo nie wiem, co tutaj jest w ogóle, czy to jest moneta, czy guzik. Jakieś podgięte coś. Ale guzik. To kurde. Wydawało mi się, że to jest monetka, ale to jest zwykły, płaski guzik. No, tu był zaczep. Dobra. No i słuchajcie, chyba będzie pierwsza moneta. Tam to pole odpuściłem, zostawiłem ich, chyba już nigdy tam nie wrócę. Nakopałem pełno tych śmieci. Także prawie można powiedzieć, że się pozbyłem z niego, z tych śmieci różnych. Mniejszych, bo takich większych to nawet chyba nie kopałem, bo nie miałbym jak tego wziąć, ale słuchajcie, wracamy do meritum. Meritum jest takie, że coś mi nie tak, ten już chyba te
O, widzicie? O to mi chodziło. Już się chyba z tymi bateriami trzeba będzie pożegnać, bo one jakoś dziwnie się zachowują. Widzicie, nawet monetę to mam kopniętą już praktycznie, bo wiem, że jest tam. O, jakaś. Chyba fenola trafiłem w końcu po, kurde, nie wiem jakim długim czasie. No ładnie pokazuje, ale powiem wam, jakieś dziwnie się wykrywacz zachowuje, bo baterie już są wyczerpane i on jakieś takie ma, nie wiem, takie dziwne buczenia się dostaje. Tak, to jest jeden fenol. Zrobimy zdjęcie, już widać na pewno. Dziabnąłem go oczywiście. Szkoda. Ale jest monetka, kurczę, rodzynek jak dzisiaj. Jak na wypad dzisiejszy. Także lecę dalej. Oczywiście dołek zakopujemy. I przygniatamy. A tu taka ciekawostka, co ostatnio mówiłem właśnie. Coś rozkopało mój dołek. Kurde, nieładnie to wygląda. Nie chciałbym, żeby wujek... Chociaż mówiłem mu, że to tak się dzieje czasami. Nie wiadomo dlaczego coś w te dołki łazi, kurde, włazi i rozkopuje pewnie jakieś lisy. No i co? I tak to wygląda, dobra. Jeszcze jak będą jakieś, to zasypię. Mamy ładny sygnał. O kurde. A coś blaszkę widziałem? Czy mi się zdawało? Kurde, wszystko leci. Kurde. No widziałem tu blaszkę i spadła gdzieś. I to na pewno była ta blaszka. O, tutaj jest. O. Ta blaszka dawała taki sygnał. Siup! I siup! Ale popatrzcie się na szerokość tego pierścienia. Jaki to musiał być kaliber. Same te, widać takie rowki po gwincie w lufie. Zobaczcie, jaka to musiała być armata, czy co, nie wiem. Taka ciekawostka, kawałek miedzi. Tym razem trafiła się, powiem wam, wiecie co to jest? Zabawka. To jest płotek. Ja takie płotki ołowiane kiedyś znalazłem. Przy nich były właśnie figurki też. Zwierzątko jakieś było i to jest tak sobie... Wtedy, bo nawet nie kojarzyłem, że to płotek będzie, nie? Ale później sobie tak pomyślałem. No to jakaś zagroda mogła być budowana, bo takie elementy te płotki. Także taka ciekawostka z takiego dołka. No i dobra, lecę, bo słuchajcie, bateria się kończy. Baterie się kończą. 200. I lecimy. No i jestem, słuchajcie. Ej, taki temat jest, coś są te śmieci wszystkie. Mniej więcej. Różne. Widzicie, polmosy i inne badziewie. Dwie łuski się znalazły nawet. Zbite takie, co kiedyś też tu ich pełno było. O, i co? Wykopałem dołek, taki głębszy. Tak, żeby nikomu nikt... To nie przeszkadzało, ja nie mam gdzie tego za bardzo tutaj zutylizować, że tak powiem. Więc w jednym dołku to najlepiej, jak zostawię. O. Tutaj jakieś części, nie wiadomo od czego nawet. Tamta łąka to w ogóle sam syf, same śmieci. Powiem wam.
To jakieś dziwne, ale dobra. Wszystko ląduje. Ja nie mam tu właśnie śmietnika blisko. Nie będę tego daleko wiózł, a tak jak powiedziałem, w domu nie mam nic. Także nawet śmieci nie mam. By ktoś nie powiedział, że ja mam, że śmiecie to zabytki jakieś są, także te zabytki tu lądują. Polmosy. O. Tu jest taki betony ze zbrojeniem i przejście przez strumyk, także to i tak piszczy, także tego raczej nikt nie będzie tu w tym miejscu kopał. O. Kurde, jeszcze te łuski zapomniałem. Nie wiem po co ja je odłożyłem, kurde. Dobra, te łuski lądują tam. Do rowu. A kawałek miedzi. O, jeszcze polmos jeden, kurde. Dobra, wezmę go. Kawałek miedzi i kawałek ołowiu sobie wezmę na złom po prostu. O. O. I tyle z tego zostało, powiem wam. Taki wypad krótszy dzisiaj będzie chyba. Sami widzieliście co było, także było to co było. Prawie nic nie było, jedna moneta, jakiś sztrucel guzika. Ale co, wypad był, nie? Człowiek się zrelaksował, mimo że gorąco, ale ja lubię tak się po prostu wypocić, wychodzić, po prostu później pod prysznic. Czuję się jak nowonarodzony, słuchajcie, także wypad zaliczam jako udany, jak zwykle. Miała być woda, może następny będzie w wodzie. A może już nad morzem, kto wie. Także pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za komentarze i słuchajcie, do następnego jak zwykle, nie? Cześć!